Aktor Tadeusz Hudecki, 61L. Komentuje stan zdrowia Oli Kowalskiej, 22L. Gwiazda R. M. Jak miłość, sam do tej pory stracił dwoje bliskich z powodu koronawirusa. Od blisko trzech tygodni córka Kasi Kowalskiej, 46L. Przebywa w jednym ze szpitali, w Londynie. O dramacie Oli poinformowała jej mama, która w rozpaczliwym nagraniu wyznała, że córka. Jest intubowana. Media dowiedziały się, że 22-latka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Kasia Kowalska przeżywa tym większy dramat, gdyż z powodu zaistniałej sytuacji nie może być przy córce, a najgorszy jest brak informacji. Doskonale rozumie to aktor Tadeusz Chudecki. Rodzina mężczyzny także została dotknięta przez epidemię. Reklama do tej pory zmarły dwie bliskie mu osoby. A trzecia walczy o życie. Rozumiem Kasie, wiem, że najgorszy jest brak informacji. Moja rodzina też ma, mało informacji ze szpitala, na szczęście wszyscy mieszkają obok siebie, bardzo się wspierają. Wydaje mi się, że to, że jest zaintubowana, to dobrze. Pierwszy wniosek jest taki, że sytuacja była poważna i to jest rzecz smutna ale drugi radośniejszy jest taki że jest sprzęt i są w stanie jej pomóc nam powiedzieli wprost że człowiek może się udusić a jeśli jest zaintubowany to respiratory pomagają mu oddychać i można spokojnie zająć się leczeniem pacjenta mam nadzieję że tak samo będzie z córką kasi jest młodą dziewczyną wierzę że wyjdzie z tego modlić się trzeba to młoda dziewczyna na pewno da sobie radę Mówi superekspresowi aktor. Chudecki dodał, że podejście do tematu zmieniło się u niego, gdy choroba dotknęła także jego bliskich. Straciliśmy dwie osoby. Zmarł brat mojej świętej pamięci żony, Albino, który miał 66 lat oraz 58-letni kuzyn. Natomiast drugi brat mojej żony 60-letniej Giovanni jest w szpitalu w Mantui pod respiratorem. Walczy o życie. Mamy nadzieję, że będzie dzielny i wszystko się dobrze skończy chociaż w jego przypadku, dodaje z nadzieją aktor.